Popularność wszelkiego rodzaju aukcji internetowych wynika z tego, że jest łatwy dostęp użytkowników internetu m.in. do ofert sprzedaży, do możliwości wylicytowania przedmiotów w możliwie najniższej cenie. I tutaj pojawiają się już zagrożenia, gdyż popularność takich aukcji internetowych oraz duża ilość zawieranych tego typu transakcji powoduje również wzrost zainteresowania tą formą handlu przestępców. Takie osoby wykorzystują internet właśnie do popełniania przestępstw, jednak użytkownicy internetu nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak łatwo można stać się ofiarą cyberprzestępczości. Warto zdawać sobie sprawę, że takie zagrożenia istnieją i wiedzieć, jak ich unikać. Warto zapoznać się z treściami. Takie treści publikowane są m.in. na stronach internetowych policji. Skąd możemy dowiedzieć się, jak ustrzec się bycia ofiarą cyberprzestępczości. Kolejną formą są fałszywe oferty kupna-sprzedaży. W najprostszej formie takie oferty polegają na wysyłaniu towaru, który nie był zamawiany, czasami o niewielkiej wartości, na przykład kupujący licytuje sprzęt komputerowy, telefon, po zakończeniu aukcji wpłaca pieniądze na konto sprzedającego, a ten wysyła w paczce o podobnej wielkości i podobnej wadze, na przykład ziemniaki. Najczęściej jednak po wysłaniu pieniędzy kontakt z taką osobą się urywa i wtedy kupujący swojej przesyłki już nie widzi. Tego typu oszustwa dokonywane za pośrednictwem ofert kupna-sprzedaży są jedną z najczęściej spotykanych metod wyłudzania naszych pieniędzy. Najczęściej oszuści zamieszczają bardzo atrakcyjną finansową ofertę, na przykład kupna telefonu na portalu aukcyjnym, i odbiór osobisty zazwyczaj wtedy nie jest możliwy. Oszust ponagla nas na wpłacenie pieniędzy, zależy mu na szybkiej sprzedaży. Czasem tłumaczy się tym, że przebywa za granicą i ten kontakt osobisty nie jest możliwy. Wszelkie oferty sprzedaży w zaniżonej cenie, nieodpowiadającej wartości rzeczywistej tego przedmiotu, powinny już wzbudzić naszą podejrzliwość. Jeżeli decydujemy się kupić coś przez internet, czasami jest to na przykład samochód, bo i takie transakcje się zdarzają, zawsze należy dążyć jednak do tego kontaktu osobistego, do możliwości obejrzenia samochodu czy też innego przedmiotu. I tak jak w innych przypadkach, należy dokonać wszelkich możliwych sprawdzeń osoby sprzedającej, czy to firmy pośredniczącej w takiej sprzedaży, przejrzeć komentarze, opinie o takim sprzedającym, a przede wszystkim nie należy do końca wierzyć w super oferty.